Słowo Boże wyznaczone na dzisiejszą niedzielę, która nosi łacińską nazwę Sexagesime, zapisane jest w Ewangelii według świętego Marka w 4 rozdziale, gdzie od 26 po 29 wiersz tak czytamy. Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta, on zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie wydaje najpierw trawę, potem głos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. Przypowieść o zasianym ziarnie, które kiełkuje i rośnie, wskazuje na sposób zrozumienia Królestwa Bożego. Podobnie jak kolejna, następująca zaraz po nim przypowieść o ziarnku gorczycy. W tych przypowieściach Jezus chciał pokazać naturę Królestwa Bożego, czym jest, oraz wskazuje na fakt, jak pisze ksiądz dr Marcin Luther, że Królestwo Boże przychodzi do nas samo przez się, bez prośby naszej. Apostoł Paweł Królestwo Boże definiuje w ten sposób. Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, pokój i radość to nie są nasze ludzkie przymioty i cechy. Takim jest Bóg. Takimi też darami jedynie On sam może nas obdarować i ubogacić. Naszą sprawiedliwością i naszym pokojem jest Jezus Chrystus. A więc Królestwo Boże to żyjący w nas Jezus. W nas, w naszych sercach, w naszym umyśle, w całym naszym jestestwie. Królestwo Boże to nie coś zewnętrznego. Ono dotyczy naszego wnętrza i jest w nas, albo w ogóle nie jest naszym udziałem. Popatrzmy, kiedy Syn Boży przyszedł na ziemię, nie organizował Królestwa Bożego odgórnie, ani nie narzucał go siłą. Jezus nie zajął miejsca w pałacu Piłata, który miał władzę na terenie Palestyny. Nie zajął miejsca w Rzymie, gdzie miał senat i prawo, aby za ich pomocą zaprowadzić Królestwo Boże. Nie. Wiedział bowiem, że pretensje do władzy, do prawa będą dotąd, dopóki będą karłowate, małe ludzkie serca. Wiedział, że budowanie Królestwa Bożego trzeba zacząć inaczej. Trzeba przemienić ludzkie serce. To samo ludzkie serce można ukształtować jako serce potwora i jako serce świętego. Jakim będzie, zależy od tego, kto w tym sercu będzie królować. Szatan czy Jezus. Które z królestw będzie panować w człowieku? Ciemności, zła czy dobra? Sprawiedliwości i pokoju? Zależy od tego, kto tym sercem zawładnie. Gdy zwycięża Jezus i Jego Królestwo, serce człowieka wypełnia radość płynąca z wiary, którą Duch Święty budzi w sercu człowieka przez Ewangelię. To wielki i wspaniały dar Boga. Tak, Królestwo Boże to dar. Sam z siebie to jest z Boga dla nas. Takiego określenia używa Jezus, porównując Królestwo Boże do ziarna zasianego w ziemi, która sama z siebie owoc wydaje. Wyrażenie sama z siebie
odnosi się do czegoś, co zachodzi bez udziału człowieka i, jak się wydaje, jest istotne do zrozumienia całej przypowieści. Przypowieść nie mówi o tym, co człowiek powinien czynić, ale o tym, do czego Królestwo Boże jest podobne. Podobnie jak czynność siania rozpoczyna spontaniczny i nieodwracalny proces, tak i Królestwo Boże jest podobne do procesu takiego wzrastania, które prowadzi samo z siebie do żniwa. Nie zależy od tych, którzy je głoszą, ale od tych, którzy je przyjmują. To wszystko jest uzależnione jedynie od Bożego działania. Przypowieść nie mówi, co człowiek potrafi, a czego nie potrafi czynić. Ziemia sama z siebie dokonuje wzrostu. Królestwo jest Bożym Królestwem. Ludzie nie pojmują ani nie powodują jego wzrostu, ale ten jest tak pewny jak wzrost i owocowanie zasianego ziarna. To pełna optymizmu przypowieść. Pomimo skromnych początków, ludzie mogą ufać, że Królestwo Boże urzeczywistnia się. Cierpliwość oraz otucha są owocami tej przypowieści. Królestwo Boże to dar, Boży dar. Jezus zasiewa ziarno Ewangelii w naszych sercach, a skoro zasiew został już dokonany, plon i żniwo są tylko kwestią czasu. Obowiązkiem wierzących jest świadczyć o Ewangelii. Reszta nie zależy od nas. Przesłanie przypowieści jest dość oczywiste. Królestwo Boże przyjdzie niezawodnie. Potrzebna jest nam cierpliwość, dzięki której z nadzieją możemy patrzeć w przyszłość należącą ostatecznie do samego Boga, siewcy Bożego ziarna. Amen.